System roweru miejskiego i lata namawiania mieszkańców miasta do korzystania z rowerów zrobiły swoje. Na ulicach Suwałk jest mrowie tych jednośladów. Jednak dla części osób przemierzających miasto piechotą lub samochodem, rowerzyści stają się po prostu zagrożeniem. Na poważny problem zwrócił uwagę radny Marek Zborowski-Wejchman, który w złożonej do prezydenta miasta interpelacji prosi, by przed przejściami dla pieszych umieścić napisy: przejście dla pieszych, zejdź z roweru. Miłośnicy rowerów zdają się kompletnie zapominać o prawach pieszych i bezpardonowo wjeżdżają na tak zwane zebry. Tymczasem do przejazdu przez przejście dla pieszych mają wyłącznie dzieci do 10 roku życia, znajdujące się pod opieką osoby dorosłej. Rowerowe rajdy przez pasy to już plaga. Nie dość, że zachowanie rowerzystów budzi grozę wśród kierowców, którzy próbują odgadywać zamiary cyklistów, i nie zawsze kończy się to sukcesem, to rowerzyści stanowią zagrożenie dla osób idących piechotą. Szczególną uwagę radny Zborowski-Wejchman zwraca na całe rodziny bezrefleksyjnie wjeżdżające na przejścia dla pieszych rowerami. W szkołach dzieci są przygotowywane do właściwego zachowania na drogach podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego. Niestety, wszystkie dobre nawyki, jakie zyskują podczas tych lekcji, z całych sił złym przykładem, a może po prostu zwykłą ignorancją, wybijają im z głów dorośli. Po paru wycieczkach okazuje się, że każde przejście traktowane jest jak ścieżka rowerowa. Jak słusznie zauważa radny, na niewłaściwe zachowania rowerzystów powinny też zwrócić baczniejszą uwagę służby mundurowe, które na tę chwilę zdają się nie dostrzegać problemu. Drugą plagą, o której Zborowski-Wejchman w interpelacji nie wspomina, jest prędkość, z jaką poruszają się na ścieżkach zarówno rowerzyści, jak i użytkownicy hulajnóg. Z przepisów wynika, że jedni i drudzy nie powinni przekraczać prędkości, z jaką zazwyczaj poruszają się piesi. Czy stosują się do tych regulacji? Odpowiedź widać na każdej suwalskiej ścieżce rowerowej. Szkoda, że tych wykroczeń policja również zdaje się nie dostrzegać.